No tak, ogólnie przed meczem dla nas bardzo ważne było, żeby dobrze mecz wejść, ale uczulałem chłopaków też, że różnie to za mnie bywa w tych meczach i żeby czasami nie stracić głowy, jakby nam się coś nie udało, bo to po prostu normalne w futsalu jest i widziałem we wcześniejszych meczach, że mamy problem z tym początkiem, jak gdzieś źle zaczniemy, to potem brniemy to w trochę i długo nam, jakby długo czasu mija, zanim wrócimy do gry. Tutaj dwa stałe fragmenty gry, no już nie pamiętam kiedy, że z dwóch stałych fragmentów gry, zwłaszcza ze strzału z loba straciliśmy bramki, no zabrakło trochę reakcji. Kluczowe, ale tak mówię chłopakom, tak? Nikogo nie obarczamy, tylko szybka reakcja, zmiana ustawienia taka, która troszkę nie pozwoliła już tych lobów tak grać i to był pierwszy element. A drugi też każdą minutę rozpędzaliśmy i też no tak chyba kulminacyjny moment pierwszej połowy to te fazy przejściowe w takiej końcowej fazie pierwszej połowy, gdzie akcja była od bramki do bramki, no to było te clue tego co się dzieje i to co dałem dzisiaj ta walka o playoffy. A już druga połowa uważam, że zwłaszcza ta pierwsza jej część do 10 minuty jest pełną naszą dominacją, mnóstwo sytuacji niestety niewykorzystanych. Jedną Daniel skończył, chyba tą taką najtrudniejszą, bo strzał ze całego fragmentu gry, no i potem to popłynęło, zespół z Bochni wycofał, byliśmy gotowi na ten element, dobrze broniliśmy też w jednej sytuacji, oczywiście już w końcówce zespół z Bochni trafił w słupek, poprawiliśmy na 4-2, no i finalnie otworzyliśmy sobie, realnie mówiąc, drogę to do playoffów, ale drogę trudną, przed nami są jeszcze przeszkody, ale to było bardzo ważne, żeby przed kolejnym meczem w Chorzowie tutaj zainkasować 3 punkty z bezpośrednim rywalem w walce o te miejsca w playoffie. Daniel, to nie był łatwy mecz. Przygrywaliście już 2-0, ale szczęśliwie zwyciężyliście 4-2 z Bochnią. Bueno, fue un partido difícil. Tak, to nie był łatwy mecz, ale dzięki pracy z trenerem Łukaszem Żebrowskim mogliśmy dzisiaj jednak wyprowadzić to zwycięstwo. Trzeba przyznać, że jesteś bardzo istotnym ogniwem w zespole trenera Żebrowskiego. To dzisiaj twój gol przeważył szale zwycięstwa dla zespołu. Jak odnajdujesz się tutaj z ekipą i jak widzisz swoje zadania, jak realizujesz w zespole? Wszyscy jesteśmy tutaj bardzo ważnym elementem tego zespołu, porówno i każdy z nas tutaj dokłada wszelkich swoich starań, żebyśmy znaleźli się w fazie w play-off. Myślę, że zaczęliśmy dobrze, zaczęliśmy bardzo aktywnie i szybko. Strzeliśmy dwie bramki niestety, no dużo prezentów daliśmy dzisiaj drużynie gospodarzy, także skończyło się to dla nas źle. Gratulacje dla FC Toruń. Myślę, że mają w swoich szeregach znakomite indywidualności i dzisiaj też pokazali, że potrafią wykorzystać ten swój potencjał. Natomiast no cóż, trudny teren. Mam nadzieję, że moja wypowiedź nie zostanie dzisiaj ucięta przez pana prezesa FC Toruń, także nie będzie, obędzie się dzisiaj bez cenzury. Życzę FC Toruń wszystkiego dobrego. Spędziłem tutaj świetny czas i cieszę się, że futsal tutaj ma się dobrze i trzymam kciuki za rozwój tego klubu. Tak jak marzyli o tym początku, tak źle się to skończyło. Znów po raz kolejny tracimy głupie bramki i tak samo nie wykorzystamy sytuacji nawet 200% dla nas. I to się nam już zaczyna mścić. Tak jak samo ostatni mecz z Clearexem i kilka ostatnich meczów w zeszłej rundzie, więc nie wiem się przekonać w tej skuteczności. Czy problem jest jakiś brak koncentracji w zespole, bo w momencie, kiedy jest komfortowa sytuacja, no to ciśnienie opada, no i pojawiają się błędy? Nie powiedziałbym, że jakieś ciśnienie jest. To tylko jest, myślę, że to już taki blok w głowie dla nas, ale nie chcę o tym mówić, po prostu zdarza się i dzisiaj się nam znów po raz kolejny zdarzyło.